Chciałem, kochani, dzisiaj mówić o rzeczy bardzo ważnej, o rozróżnianiu czasu. Przy powieści Salomona, 15 rozdział, 23 werset, mówi tak: dobre jest słowo we właściwym czasie. To słowo czas to jest hebrajskie słowo et. I ono jest tutaj specjalnie użyte, dlatego że ono określa wydarzenie czasowe, doświadczenie, czy też okazję. Wydarzenie czasowe, doświadczenie, okazję. To słowo et, specjalnie chcę to powiedzieć na początku, potem przejdziemy do czasu dalej, ale jest to ważne. To słowo et jest od, jakby jego korzeń tkwi w słowie ad i oznacza ono po hebrajsku wieczność. A słowo ad pochodzi od takiego bardzo starego słowa, które oznacza nakładać, usuwać. A więc to sformułowanie właściwy czas to jest jakieś doświadczenie, inaczej doświadczalne wydarzenie, mające oddźwięk wieczności, które nakłada się lub usuwa. Widzicie, czas, właściwy czas, to jest taki punkt, który jest jakby lampką informacyjną z wieczności. Jeśli w tym punkcie, w tym momencie zostanie coś zrealizowane, to będzie to miało oddźwięk w wieczności. Jeżeli to samo coś zostanie zrealizowane w innym czasie, to nie będzie miało oddźwięku w wieczności. To znaczy właściwy czas. To jest bardzo poważna rzecz, jeżeli chodzi o perspektywę proroczą. Dalej w przypowieściach Salomona 25:11 jest napisane: słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko w srebrnej czaszy. Złoto symbolizuje świętość. Srebro symbolizuje odkupienie. Wszystko, co jest związane w Piśmie Świętym ze złotem, dotyczy świętości. Co jest związane ze srebrem, dotyczy odkupienia, zbawienia, odkupienia. Jest taki fajny motyw. Kiedyś modliłem się i pytałem Boga, mówię: Boże, jaki był główny powód, że padł Salomon? Bo ja oczywiście otrzymałem religijną informację, czemu Salomon padł. No, padł dlatego, przez kobiety padł, mi to wytłumaczono. No to najszybciej mi wytłumaczono. I to się w głowie tam utrzymywało przez lata, że to przez te kobiety on padł. No, ale on nie padł przez kobiety. Jest taki motyw w przypowieściach, w życiu króla Salomona, że Salomon się tak wzbogacił. Wiecie, jak on się wzbogacił? Kiedyś to przeliczyłem. Z samego haraczu. Z haraczu. I handlu międzynarodowego codziennie do kasy Salomona wpływało 100 tysięcy dolarów. Dobre? Tylko z tego. Tylko te dwie rzeczy są policzalne. Handel międzynarodowy i haracze, które zbierał. 100 tysięcy papierów dziennie. Taki był Salomon, tak stał.
jest tam taki motyw, że w czasie, kiedy królował Salomon, srebro nie miało żadnej wartości. I to mnie w ogóle ujęło, w ogóle bardzo mocno. To srebro było traktowane jak cyna, jak ołów, wiecie, takie w ogóle metale słabe, żelazo. I tu się tutaj powiedział tak, Salomon padł, bo już nikt nie pokutował. W kraju nikt nie pokutował. Srebro, więcej tam jest napisane, że srebro nie było uważane. Oryginał mówi, srebro było w pogardzie. A srebro to jest symbol zbawienia, ratunku, na którego czele stoi pokuta. Więc tutaj mamy napisane, że słowo wypowiedziane we właściwym czasie jak jest jak złote jabłko na srebrnej tacy. Oznacza to, że ono przynosi, słowo wypowiedziane we właściwym czasie, ono przynosi na tych dwóch poziomach ostateczny sukces, czyli rodzi owoc. Czyli zarówno na poziomie srebra, jak i złota, czyli zbawienie jakiejś świętości, ono przynosi najwyższy owoc. Połączenie srebra i złota daje nam absolutną pełnię związaną z sukcesem w Bogu. No bo Bóg nas zbawia ku świętości. On nas po to zbawia. On nas ratuje, abyśmy byli święci, czyli tacy jak On. Rozumiecie? On nas po to zbawia, on nas nie zbawia po to, żeby nas zostawić, tylko po to, żebyśmy byli tacy jak On. On ratuje nas po to, żebyśmy sukces osiągnęli. On nie ratuje nas po to, by nas uratować. Po prostu. A więc taka jest waga rozpoznania właściwego czasu. I w Piśmie Świętym jest 9 podstawowych elementów czasu. Każdy z nich musi być przez osoby zorientowane proroczo rozpoznawany. I musicie rozpoznawać czas. Bo od waszego rozpoznania czasu bardzo wiele zależy. Od przyszłych warsztatów będziemy mówili o uwalnianiu słowa już. Więc tutaj jest jakby ta granica dzisiaj. Rozpoznanie czasu. I zaczynamy. Będę czytał fragmenty z Pisma. 1 Tymoteusz 2,6. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Dobrze, 2,6. Który siebie samego złożył na okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. W jakim czasie? Właściwym. Co robiono? Świadczono. Odbiór objawienia jest we właściwym czasie. Nie w każdym czasie się odbiera objawienie. Jest czas, w którym się nie odbiera objawienia. A jest czas, w którym się odbiera objawienia. I ludzie, którzy tego nie rozumieją, kiedy na przykład przychodzi czas, kiedy się nie odbiera objawień, tak? No to oni chcą objawień. A jest to czas, w którym się nie odbiera objawień. Objawienia się odbiera w odpowiednim czasie. Rozpoznanie czasu natomiast, w którym się odbiera objawienia, jest bardzo zasadnicze. Czas to nie znaczy, że to jest jakiś okres. To mogą być tygodnie, dni, godziny, minuty lub sekundy. Chodzi o rozpoznanie czasu. Że przychodzi objawienie teraz. A nie za chwilę. Albo powtórz mi, Panie. Albo powiedz do mnie to jutro.
To jest nieprawda, że możesz takie coś zrobić. Ilu z was, jeszcze raz przypomnę, miało sytuację, że miałeś sen lub miałeś objawienie i uważałeś, że go zapamiętasz. I nie zapamiętałeś. Potem mówiłeś do Boga, przypomnij mi to, Duchu Święty. I nigdy ci nie przypomniał. Wiedziałeś, miałeś poczucie straty. Wiedziałeś, coś mi kurczę umknęło, nawet nie wiem co. Wiesz dlaczego? Nie rozpoznałeś czasu, nie zorganizowałeś się. I nie możesz teraz powiedzieć, przypomnij mi to objawienie. A czy możesz tak gadać? Tylko to jest gadanie po próżnicy. Osoba prorocza to osoba czujna na czas objawień. I też spokojna, kiedy objawienie nie przychodzi. Bo objawienie nie musi do ciebie płynąć notorycznie. Nie musisz być ciągle włączonym radiem, w cudzysłowie. Rozumiesz? Objaw mi to, objaw mi tamto. Ja mogę odbierać objawienie, jeżeli objawienia nie odbieram, to jem kurczaka. I bardzo się z tego cieszę. A kiedy odbieram objawienie, to podchodzę do niego poważnie. Biorę mój długopisik, karteczkę i go zapisuję. Potem noszę tych karteczek pełno ze sobą. Zapisuję w nocy, bo mam małą bateryjkę. Świecę sobie i zapisuję. I mam na pas grane. Potem rano się modlę, co napisałem. Ale zapisałem. Mówię, Duchu Święty, wstałem i zapisałem. Teraz mi objaw, co zapisałem. Ale jest to czas. Jest czas odbioru objawień. Ewangelia Marka 12:2. A we właściwym czasie posłał do wieśniaków sługę, aby pobrał od nich część plonu winnicy. Jest właściwy czas posłannictwa. A więc też istnieje czas, gdzie nie ma posłannictwa. Idzie się, gdy jest się posłanym. I nie idzie się, gdy nie jest się posłanym. Osoba prorocza musi czytać czas posłannictwa. Czy jestem tam posłany? Lub kiedy jestem tam posłany przez Ciebie? Kiedy mam iść? Kiedy mam ruszyć w tą stronę? Kiedy mam zacząć działać w tym kierunku? Musisz być czujny na czas posłannictwa. I nie frustrować się, jeśli nie wyczuwasz czasu posłannictwa. Nie wyczuwasz czasu posłannictwa? Light. Rób to, co zazwyczaj. Rozumiesz? Pracuj. Rób pranie. A kiedy przychodzi czas posłannictwa, idź i działaj. To jest bardzo ważne. Psalm 1:3. Księga Psalmów 1:3. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Jest czas owocowania. Owocuje się w określonym czasie. Nie owocuje się wciąż. To, wiecie, do czego to sprowadza człowieka? Przede wszystkim do miejsca pokory. A po drugie, daje wolność. Daje wolność, bo owoc jest w określonym czasie. W ogóle zwróćcie uwagę na rośliny, które są. Przecież one nie owocują okrągłym rokiem. Nie ma czegoś takiego, że się zrywa owoc, wyrósł drugi. Nie ma takich w ogóle drzew. Musi nastąpić proces. Wszystko to, co jest fizycznie widoczne tutaj, jest odzwierciedleniem rzeczywistości duchowej. Jest czas wydawania owoców. Dzisiaj z Agatką sobie rozmawialiśmy
o tym, jak, że jest u każdej osoby usługującej jest takie coś, taki etap. Jak osoba usługuje, jak ktoś usługuje, to jest taki etap, który u różnych różnie on biegnie. Ale ta długość tego etapu jest różna. Że kiedy usługujemy ludziom, to denerwujemy się, że oni nie wydają już owocu. Że już powinni wydać owoc. Już to powinno nastąpić. Tyle jestem z nim, tyle go uczę, tyle go kształtuję, a on dalej nie wydaje owocu jeszcze. Jest taki etap usługujących. I potem jest takie załamanie usługującego i to się nazywa przełom między byciem młodzieńcem a ojcem. Kiedy już się staje ojcem, to już się nie denerwuje, że ktoś nie wydaje owocu. Czemu? Bo ojciec rozumie dzieci. A starsze rodzeństwo nigdy nie rozumie potrzeby rodzeństwa. Rozumiecie? A ojciec już rozumie dzieci, matka rozumie dzieci. Rozumie, że jest punkt wydawania owocu. Ja nieraz pracuję z kimś i tak się przyglądam, tak sobie czasami myślę, żartobliwie tak sam do siebie mówię, ja bym to pojął. A nieraz Duch Święty do mnie powiedział, chyba żartujesz. Bo ja mówię dziś ze swojej perspektywy. I to się tak łatwo mówi. Ale ja byłem kiedyś na miejscu tego człowieka. I wcale nie było ze mną tak łatwo. Przyszedł czas wydania przeze mnie owocu. Osoba prorocza musi rozpoznać czas wydawania owocu. Musi też uczyć innych ludzi o tym. Jest czas wydania owocu. Księga Ezechiela 34:26. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Jest czas wzrostu, kiedy następuje wzrost. Jest czas, kiedy jest stagnacja wzrostowa. Deszcz jest we właściwym czasie. Kiedy rozpoznajesz czas deszczu, to odpowiednio ustawiasz perspektywę proroczą. Inaczej się prorokuje w czasie deszczu duchowego, inaczej się prorokuje w czasie suszy. Rozpoznaje się pewną rzecz. Trzeba rozpoznawać czasy. Również czas wzrostu. Też swojego. Jest czas wzrostu. Wiecie, organizm ludzki jest bardzo ciekawą rzeczą. Ponieważ jestem sportowcem i ćwiczę, to się przez lata tego nauczyłem. Dzieje się na przykład coś takiego. Ćwiczę. I jakby idę po takiej płaskiej powierzchni. Nic się nie dzieje spektakularnego we mnie. Nic. I raptem idę któregoś dnia na siłownię i mam 15% skoku siły. I potem znowu idę. Ja się nad tym zastanawiałem. Mówię, co to jest? A zacząłem o tym czytać. Okazuje się, że mózg człowieka, on wstrzymuje pewne elementy. Bo dla niego trening to jest kryzys. Mózg nie odbiera treningu jako czegoś takiego trenujmy. W ogóle to, że się chce ćwiczyć, to dlatego, że się endorfiny wydzielają i dopamina.
To dlatego nam się chce ćwiczyć, nie? Ale generalnie to organizm nie chce się męczyć. To taka jest konstrukcja organizmu. I człowiek ćwiczy, 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 a mózg zatrzymuje w pewnym sensie wzrost, ponieważ chciałby, żeby przestać ćwiczyć. Mózg chciałby, żebyś przestał to robić, bo ty go męczysz, ten organizm. Rozumiesz? I kiedy ty nie przestajesz, dochodzisz do takiego punktu krytycznego, kiedy wysiadasz i ta siła, którą ty kumulowałeś, puk, 15%, i idziesz dalej. I on znowu cię blokuje tam. takie coś jest w organizmie. A ciało ludzkie jest na wzór ciała duchowego. Jesteśmy odzwierciedleniem duchowości. Tak jest w duchu. Idziesz, 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 nic, nic, nic. Ale miałem jakieś objawienie. Nie miałeś objawienia. Przed czas wzrostu. Punkt łączący ciebie z wiecznością w tym momencie. Zorganizuj się teraz. Może musisz coś dodać, może musisz pewne rzeczy zmienić, ponieważ nastąpił czas wzrostu. Spadł deszcz. Taki czas. Musisz to rozpoznać. Inne są poselstwa. Kiedy na przykład rozpoznajesz czasy. Na przykład jest taki, nie wiem, kto z was może macie takie doświadczenie. Powiem wam, jeżeli macie, to będziecie mieli potwierdzenie na to. Czas, który jest w tej chwili, ten czas kryzysowy, wymaga pewnej formuły poselstw. Inne się nie mogą przebić. Ty je możesz napisać, ty możesz je wygłosić, bo jesteś zdolny do tego, ponieważ chodzisz w Duchu Świętym. Ale w środku, w twoim wewnętrznym człowieku istnieje pewnego rodzaju sprzeciw. Nie to teraz, to nie na ten czas. Nie to, to nie to. Nie rób tego, nie nagraj tego, nie napisz tego. To nie dlatego, że to złe, ale nie na ten czas. Teraz jest inny czas. Wykorzystaj ten czas. Rozumiesz, jakie to jest ważne? Ludzie się pytali, a dlaczego ciągle mówisz o tym, o tym, o tym, o tym, bo to jest taki czas. Ja nie usiądę i nie nagram teraz poselstwa o czymś, co jest zbędne. Ja nagram poselstwo na ten czas. Dalej, Księga Hioba 5:26. W starości zejdziesz do grobu, jak snop sprzątnięty bywa we właściwym czasie. Jest czas pokuty, czas sprzątania. Sprząta się w określonym czasie. Przychodzi czas sprzątania. Wtedy sprzątasz snopy. Nie próbuj tego robić w innym czasie. Zeżrą cię frustracje. Dojadą cię demony. Zaczniesz uwalniać poselstwa o pokucie w złym czasie. Popełnisz błąd. Zaczniesz rozmawiać z kimś o pokucie w złym czasie. Popełnisz błąd. Często ktoś do mnie mówi, czemu nie napomniałeś tego człowieka? Ja mówię, bo nie jest to odpowiedni czas. A skąd ty wiesz? Mówię, bo rozpoznaję czasy i pory. To kiedy go napomnisz? Jak rozpoznam czas sprzątania snopów, to go napomnę. Ja pamiętam, co mam mu powiedzieć. Ja wiem, w jakim czasie. Czasami to są tygodnie, czasami dni, czasami minuty, czasami sekundy. Ale ja wiem, jaki to ma być czas.
Psalm 145, 15. Psalm 145, 15. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, bo Ty dajesz pokarm we właściwym czasie. Jest czas karmienia. Jest czas, kiedy się karmi kogoś. Jest czas, kiedy się siebie karmi. Jest czas. Ja jem na czas, na przykład fizycznie. Są ludzie, którzy jedzą, jak są głodni. Ja nie wiem, jak jestem głodny. Bo moim celem jest rozbudowa tkanki mięśniowej. A więc ja jem na czas. A nie kiedy jestem głodny. To nie o to chodzi w jedzeniu sportowym. Jest czas karmienia też na poziomie duchowym. Jest czas, kiedy się karmi. Rozpoznanie czasu w Kościele, kiedy się uczy. Jest czas uczenia, a jest czas poselstw. Jest czas korygowania przez poselstwa, a jest czas budowania poprzez nauczania. Na przykład. Jest czas. Musi być odpowiedni czas na to, aby karmić. Bo jeśli się karmi w złym czasie, to otrzymuje się co? Złe efekty. Szczególnie ludzie, którzy są obdarowani nauczycielsko, chcą ciągle nakarmić kogoś. Spotykacie takich ludzi na pewno, którzy jak z wami zaczynają rozmawiać, koniecznie chcą was nakarmić. Chcą wam przekazać jakieś prawdy Boże. Siadasz z nim i on chce cię nakarmić. On myśli, że ciągle musi kogoś karmić. Dlaczego chcesz mnie karmić? Co ja jestem? Puczna gęś? To co mam, o czym mam z Tobą rozmawiać? O dupie Maryi. I to będzie bardziej święte. Bo to nie jest czas karmienia. Jak jesteś najedzony, jak ktoś by Ci chciał wtłoczyć jedzenie do gardła, co byś zrobił? Zrzykałbyś. Bo to nie jest czas karmienia, tak? Bo jesteś nakarmiony. Po co Cię karmić? Kiedyś ludzie mi przysyłali, przejrzyj to, przeczytaj tamto. Ja głupi, przeglądałem wszystko. Dzisiaj przejrzyj to. A ja jestem syty, kasuję. Bo mnie to nie interesuje. Dlaczego? Bo to nie jest czas karmienia. Bo jestem nakarmiony. Rozumiesz? Ludzie proroczy, ja wam pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Człowiek, jak osoba prorocza, jak ona na przykład nie rozpoznaje czasu karmienia, ona nie rozumie tego, to ona w ogóle będzie chodziła cały czas i patrzyła, kogo nakarmić. Kogo nakarmić? Patrzy, ten ma taką minę, aha, podchodzi. Co tak, bracie, co tam masz taką minę? W porządku, wszystko u ciebie? Dobrze. Wiesz, co chodzi. Możecie mieć takie w ogóle doświadczenia też z różnymi wierzącymi ludźmi. Ale z czymś, no tak jakiś jesteś, jaki jestem? Taki jestem, taki mam wyraz twarzy, taki mam cyfryblat. Takie coś mi zrobił Bóg. Tak mam. To jestem trochę taki. Nie musisz mnie karmić w związku z tym. Nie trzeba mnie zaraz nakarmić. Nie potrzebuję pocieszenia. W ogóle nie. Ja to w ogóle, jak skończę te warsztaty, to wiecie, my musimy zrobić takie w ogóle spotkania, zrobić takie w ogóle spotkania, normalnie takie warsztaty na temat relacji międzyludzkich. Normalnych relacji międzyludzkich. Wiecie, w ogóle przyglądam na relacje międzyludzkie, rozumiecie, o co chodzi? W ogóle mówię, Chryste jedyny, człowieku, jak nie karmić kogoś, to chcą coś innego, zawsze coś komuś chcą zrobić ludzie. Jak go nie napomnieć, to mu pokazać w jakimś miejscu, to coś mu tam zrobić chcą. Dlaczego nie być ze sobą? Ja nie rozumiem. To pomysł, żeby komuś ciągle coś zrobić. Co to za pęd?
no, rozumiecie? To są jakieś, to są głębokie problemy. Jeszcze jak jest człowiek osobą proroczą, no to ciągle będzie chciał kogoś tam podkarmić. Co tam u ciebie? Ja takie miałem objawienie. Co mnie obchodzi twoje objawienie? Czy nie od swoich? W ogóle o co kaman? Czemu na dzień dobry ze mną rozmawiasz w ogóle? Czemu chcesz mnie nakarmić twoim objawieniem? Dlaczego? To nie czas. Rozpoznaj czas. Spójrz na mnie. Jestem zrelaksowany, wyluzowany. W ogóle fajnie się czuję. Nie wiem, podejdź za uchem. Wiesz o co chodzi? Sara przychodzi, grabie mi za uchem, mówi, dobry piesek, dobry. Taką relację mam. No to ja wolę tak. Rzymian 5:6. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Jest czas ofiary. Istnieje czas składania ofiary. Nie ciągle składania ofiary. Ty nie jesteś ofiara. Rozumiesz? Ciągłe składanie ofiary. Jest czas składania ofiary, a nie ciągłe składanie ofiary. W małżeństwach mocno jest widoczne. Ciągle jest składanie ofiary z siebie. Wiesz? Ofiarę złożę. Dlaczego? Jest czas składania ofiary, ale potem nie ma takiego czasu. W określonym czasie Chrystus umarł. W określonym czasie. Kiedy jest czas składania ofiary, ludzie z perspektywą proroczą, oni muszą być ukierunkowani, tak? Na przekazy związane z ofiarą. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, bo zaraz będziemy mówili o uwalnianiu słowa. Jakiego słowa? Jeżeli rozpoznajesz w rzeczywistości pewien czas, jest czas ofiary, składania ofiary. Kościół rozwija się i przychodzi moment, kiedy ludzie zaczynają wchodzić w coraz głębszą służbę. Zaczyna się coraz większe składanie ofiary. Rozpoznać, ludzie proroczy muszą rozpoznać ten czas. Odpowiednio działać w związku z tym. Ich korekty, zachęty muszą działać na poziomie składania ofiary. Muszą to widzieć. Rozumiesz? Nie działać kontra. Bo to jest nierozpoznanie czasu. Pierwszy Tymoteusza 2:6. Pierwszy Tymoteusz 2:6. Był. Okej. A więc ostatnia rzecz. Galacjan 6:9. Galacjan 6:9. 8:9, tak. Galacjan 6:9. A czynić dobrze nie ustawajcie, ale we właściwym czasie rządź będziecie bez znużenia. Jest czas zbioru. Nie każdy czas jest czasem zbioru. Nie każdy czas zbiera się w określonym czasie. Kiedy my potrafimy rozpoznać czas zbioru, to nie będziemy się frustrowali w czasie, kiedy zbioru nie ma. Nie będziemy mówili, Boże, czemu jeszcze nie widzę efektu? Bo to nie jest czas zbioru. Rozpoznaj czas i działaj w zakresie określonego czasu. Rozumiecie, dlaczego tak ważną rzeczą jest proroczo rozpoznawać czas? Bo to nam pomaga
tak? W odpowiednim zafunkcjonowaniu. Jak uczyliśmy się zagadką, jak miłośnie żyć, żyć miłośnie, to my musieliśmy nauczyć się rozpoznawać czas. Rozmawialiśmy o tych rzeczach. Na przykład ostatnią rzeczą, którą jest fajny wieczór, spędzamy razem czas, jesteśmy na siebie nakręceni. I ostatnią rzeczą, którą na przykład facet chciałby teraz usłyszeć, to że trzeba pomalować ściany. Ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Trzeba zrobić remont. Remont. No koniec. No, jaki remont? No. Pijemy w ogóle, siedzimy, pijemy wino, jest fajnie, mamy iść na fajny seks. Jaki remont? Co to to jest? Ale to nie ten czas. Jest czas remontu i czas nieremontu. Jest czas w ogóle we wszystkim. W każdej rzeczy, rozumiecie te rzeczy. A to są ludzkie sprawy tutaj. Ale te ludzkie sprawy mam, jakby są tym cieniem rzeczy niebiańskich. I rozpoznanie czasu niebiańskiego jest dla nas mega istotne, szczególnie dla osób proroczych. Analiza właściwego czasu. Po pierwsze, wewnętrzne przekonanie. Nigdy nic tego nie zastępuje. Wewnętrzne przekonanie. Jaki teraz czas jest? Ja muszę być przekonany, jaki teraz jest czas. Do każdej rzeczy. Druga rzecz to są inne formy głosu Boga. Bóg na różne sposoby pokazuje, jaki jest teraz czas. Różne formy. Rozumiecie? Na różne formy. Objawienia, sny, wizje, ruchy społeczno-polityczne. Rozumiem. To prorocza osoba musi oglądać, żeby rozpoznać czas, jaki teraz mamy czas. Po trzecie, to jest nasz stan. Jaki jest nasz stan? Co się z nami dzieje? W różnym czasie z nami będą różne rzeczy się działy. W okresie żniwa możemy być o wiele bardziej żywotni, pełni energii, niż w okresie pokuty. Rozumiecie? Rozpoznajemy, co się dzieje. Przyglądamy się temu. Również są to stany ludzi, którzy są wokół nas. Przyglądamy się na te stany. Co to za czas jest teraz? Jaki to jest czas? Ja na przykład dużo się przyglądam w Kościele, jaki jest stan ludzi. Na przykład wielokrotnie powiela się pewien stan, tak? Ja mówię, okej, Boże, mamy taki czas teraz. W związku z tym, że mamy taki czas, trzeba w odpowiedni sposób głosić, odpowiednie rzeczy mówić, tak? Poruszać pewne tematy, a pewnych nie poruszać. Naciskać na pewne sfery, a na inne nie naciskać, bo taki jest czas. Zobaczcie, jak to działa. Okej, pojawia się kryzys. Przepraszam. Osoba prorocza, jeżeli w tym okresie czasu zaczyna uwalniać poselstwa, tak? Pod tytułem, że koniec świata jest blisko. I zaczyna w ogóle prorokować o sądzie. Zaczyna prorokować o
zaczyna nauczać z Apokalipsy świętego Jana. No to jest, i to jest koniec. Co w tym czasie jest potrzebne? W tym czasie ludzie muszą dostać od ludzi proroczych, tak, informacje o odwadze, o zwycięstwie, o złamaniu choroby na krzyżu, tak, o ratunku, który jest w Chrystusie Jezusie. Muszą dostać przykład proroczy. Musi być uwolniona mądrość, która wcześniej nie musiała być w takim stopniu uwalniana. Rozpoznajemy czas i działamy w tym czasie. Odpowiednio. No i koniunkcja duchowa związana ze stanami społecznymi na danym terenie, czyli patrzymy, co się dzieje na danym terenie właśnie, przyglądamy się temu, jaki jest czas, jak to widać. Jeżeli na przykład jest ta forma kryzysu teraz, my musimy sobie zdać sprawę, jak jest wielki nacisk lękowy. Ten nacisk lękowy jest ogromny. Jest ogromny nacisk lękowy. I perspektywa prorocza musi zadziałać teraz w określony sposób. Ja na przykład z kimkolwiek się spotykam, przede wszystkim najpierw co robię, to rękę podaję wszystkim. Ludzie się patrzą. Ja mówię, cześć! Siema! Chodzę się z widzą ze wszystkim. Tak? A co ty, Artur? Ale mówię, z czym? No tak, co myślisz o tym wszystkim? Ale mówię, ale o czym? I głuparzne. Ja prorokuję w ten sposób. Ja teraz prorokuję do nich. Ale koronawirusie. A, no tak, no słyszałem trochę, to głupoty mówi, jakie w ogóle wszystko. I mówię, a co u ciebie słychać? Jak tam się trzymasz? W ogóle człowiek się patrzy, w ogóle ty. Co on w ogóle do mnie mówi? Ale to jest potrzebne. To jest perspektywa prorocza. Ja rozpoznaję ten czas. Rozumiesz? Rozpoznaję ten czas. Za chwilę będzie inny czas. Stawienicy już dostali informację. Za chwilę będzie inny czas. Na końcu symptomy właściwego czasu. Po pierwsze wewnętrzny porządek, czyli harmonia. Jeżeli funkcjonuję we właściwym czasie, prawidłowo, to mam w środku wewnętrzny porządek, mam harmonię. We mnie wszystko harmonizuje. Funkcjonując w prawidłowym rozpoznaniu czasu, nie będziesz miał w środku zgrzytów w tym, co robisz. Będzie to bardzo gładkie. To nie znaczy, że nie będzie problemu. Problemy były, są i będą różne. Ale ty w środku będziesz miał gładko. I tylko osoby prorocze są w stanie to pojąć, o czym teraz mówię. Po drugie będzie pewność. Bardzo wysoki poziom pewności. Bardzo wysoki poziom pewności. Nie taki w ogóle, bo są różne poziomy pewności. Procentowo się to liczy nawet. Ale będziesz miał bardzo wysoki poziom pewności, jeżeli ty rozpoznałeś prawidłowo czas. I po trzecie, ostatnia rzecz, pojawienie się ostatnich, tak zwanych zamykających czynników. Czyli kiedy rozpoznałeś prawidłowo czas, to tam się składają puzelki do końca. Do końca. To jest to, o czym rozmawialiśmy na poprzednich warsztatach. Jakby do końca. Wszystko się składa. Właśnie we właściwym czasie. Wielu ludzi w niewłaściwym czasie chce, żeby się wszystko poskładało tak. Ale w niewłaściwym czasie się nie składa. Wtedy się nie składa, a we właściwym się składa. A więc te trzy czynniki. Wewnętrzny porządek, czyli harmonia, pewność po drugie i pojawienie się ostatnich zamykających czynników. Dlaczego mi zależy tak bardzo na tym, żebyśmy rozpoznawali czas? Bo nie będziemy chybiać celu. Będziemy też mówili odpowiednio w odpowiednim czasie i odpowiednio też kierowali ludzi.
Nie będziemy pchali ludzi w nieodpowiednim czasie do określonych działań. Tylko będziemy ich zatrzymywać. Będziemy mówili spokojnie, luzik, guzik. Teraz mamy taki czas. Teraz sobie owocuj. Czasami ktoś do mnie przychodzi, co mam teraz robić? Ja mówię, teraz musisz dobrze się odżywiać, bo zaraz będziesz owocował. Jakaś służba. Ja mówię, służba twoja jest taka, żebyś dobrze się odżywiał i żebyś owocował. Taka służba jest twoja. Teraz. Taki masz czas teraz. To jest taki czas. Zaraz będzie inny czas. Zaraz do mnie przyjdziesz już z takim, taki wypełniony, taki najedzony, taki uśmiechnięty tym owocem i powiesz, no jestem, a ja powiem to do roboty. Wypasiony, dobrze wyglądasz już w duchu, wiesz o co chodzi, idź na wojnę. Tak, no, bo jest czas taki dla ciebie teraz. Jest czas, żebyś szedł na wojnę. Trzeba ratować ludzi. Łapy już masz silne, możesz ich z kanału wyciągać. Ale wcześniej nie był taki czas. I wcześniej, gdybym do niego powiedział iść na wojnę, to byłby zły czas. Kupa ludzi została źle wypchnięta przez liderów. Liderzy nie rozpoznali czasu, wypchnęli ich. Kupa ludzi też została zatrzymana przez liderów. W nieodpowiednim czasie. Bo kiedy był czas wojny, to mówiono do nich pokój, pokój. Rozumiecie? Posiedźmy, jeszcze się karmi. Już nie trzeba się karmić, bo się przekarmimy. I trzeba iść na wojnę teraz. Już. A nie karmić się. Dlatego osoby prorocze, one bardzo muszą, one muszą to rozpoznawać, te czasy. Często miałem takie sytuacje, że przyszedł ktoś i mówi na przykład tak. No nie wiem, na przykład zrobił coś złego, mówi, chcę o tym powiedzieć przed Kościołem. Ja mówię, nie. Ale to taka moja jest pokuta. Ja mówię, twoja pokuta jest przed Bogiem, nie przed Kościołem. No ale ja chciałem tak powiedzieć, że źle myślałem, że to zrobiłem. Nie. To nie jest czas, żebyś ty wychodził i tu opowiadał, że ty źle myślałeś o innych ludziach. Ty w ogóle się zabierz za dobre myślenie teraz o ludziach. A nie gadaj przed Kościołem tych rzeczy. Po co ty chcesz tutaj zrobić takie coś? To nie ten czas. Nie ten czas. Bardzo ważna rzecz. Rozpoznawaj czas. Jak będziecie się modlić w swoich komorach, mówcie, Duchu Święty, ja chcę rozpoznawać czasy i pory. Chcę to widzieć bardzo dokładnie, co do mojego życia, i co do życia ludzi, którym usługuję. Muszę to wiedzieć, Ojcze. Jestem na to gotowy i ogłaszam przez wiarę, że ja rozpoznaję czasy i pory. Ty przez wiarę musisz to chwycić. Ja to rozpoznaję na pewno i nigdy nie zaprzeczać temu. Nigdy nie zaprzeczać. Ja od kiedy tak zrobiłem, ja temu nie zaprzeczam. Mówię, ja rozpoznaję czas, to jest taki czas. Wystarczy, że spojrzycie tutaj na Kościół nasz, jakie są różne etapy. Był taki moment, mniej więcej rok to trwało na przykład, kiedy ja non-stop mówiłem o miłości. Pisałem, mówiłem, rozmawiałem z ludźmi przez cały czas. Przez cały czas. Po co? Bo taki był czas. Był czas, że było dużo pracy na duszach ludzi. I gdziekolwiek spojrzałeś, tam tylko słyszałeś o zaburzeniach. Ludzie już mieli podziurki w nosie. Tylko. Ja też. Ale taki był czas. Trzeba było przeorać coś. Dzisiaj już jest inny czas. Dzisiaj ktoś do mnie przychodzi i mówi, wiesz, mam takie zaburzenie. Ja mówię, powiedz do mnie tak, jeszcze raz mówię, zacznijmy to od początku. Miałem takie zaburzenie.
Okej, okay, miałem takie założenie. Mówię, wiesz dlaczego miałeś? Dlaczego? Bo jesteś już stary koń. I weź się do roboty. Ale rozmawialiśmy kiedyś i ty, i taki byłeś inny dla mnie. Ja mówię, bo nie byłeś stary koń. Bo rok temu byłeś młody źrebak. I rozmawialiśmy przez rok o twoich problemach. A dzisiaj jesteś stary koń i masz zarośnięte kopyta. I zapieprzaj na wojnę. Bo jesteś dzisiaj pod wpływem ducha lenistwa. I mówisz, lew na drodze, chmurka na górze. Rok czasu. Po roku czasu ty nie masz prawa mieć żadnego zaburzenia. Taki pastor, słuchajcie, dzisiaj już ten jego kościół taki nie jest, jaki był największy w Europie. Mieli wówczas 25 tysięcy ludzi i budowali salę na 50 tysięcy. Tylko, że mu odbiło. Ale wtedy tak było. I on, apostoł, bardzo dużo kościołów zakładali po Ukrainie. Nie tylko po Ukrainie. W Rosji, na Białorusi. I on jak ktoś, oczywiście nie każdego tam znał, ale tych ludzi, których znał, jak ktoś tam był rok, jeszcze nie był w jakiejś służbie, to on go brał na rozmowę. I mówił tak, ile tu przychodzisz? Rok. Jaką masz służbę? Nie mam, szukam Pana. Rok szukasz Pana? Przychodzisz do tego przebudzeniowego kościoła, gdzie namaszczenie aż kapie. I rok czasu siedzisz tu w ławce. I ty nie masz służby. Jak to jest możliwe, powiedz? Oświeć mnie. Rozumiecie? A jak kiedyś go zapytali na konferencji, jak to jest, że założyłeś tyle kościołów, jak szkolisz swoich misjonarzy, to on mówił, wiesz, mówię, żeby pojechali gdzieś i złożyli ofiarę ze swojego życia. Takich uczysz? On mówi, no, takich uczę. I zawsze działa. I zawsze powstaje kościół w ogóle. Nie ma bata, że nie powstanie kościół. Chodzi mi o to, żeby zrozumieć, jak się rozróżnia czasy w praktyce. Czasy. Rozumiecie? Ja dziś chodzę na siłownię, robię duże przerwy między powtórzeniami, biorę potwornie duże ciężary, czuję się w ogóle, jakby mnie zlali. Tak się w ogóle czuję. Nawet nie mam zakwasów, tylko czuję, jakby mnie w ogóle stłukli kijami. Dzisiaj przy martwym ciągu chyba niebo zobaczymy. Mam wrażenie, przy ostatniej w ogóle serii. Mówię o Boże. Ale to nie będzie trwało długo, tylko będzie trwało 6 tygodni. Za 6 tygodni będę robił co innego. Przyjdzie inny czas dla mojej fizyczności. Rozumiecie? Bo teraz robię inną rzecz, mam inny cel. Osiągam inny cel. Czasy, rozpoznanie czasów jest kluczowe, jeżeli chodzi o osiągnięcie celu konkretnego. Inaczej będziemy chybiać. Chybiać. Tak jakbyśmy źle zainwestowali pieniądze. Pieniądze są prawdziwe, inwestycja też, tylko źle zainwestowaliśmy. Nie w tym czasie, nie w tej, nie ta koniunkcja była, rozumiecie? Nie ten rynek, nie teraz. Trzeba było poczekać. Albo zrobić to wcześniej. Módlcie się o to i przez wiarę przyjmujcie objawienie, że wiecie, jakie są czasy i pory. Amen.